25 lutego wspominamy błogosławionego Dominika Lentini, prezbitera. Dominik urodził się 20 września 1770 roku w Lauri na południu Włoch. Był ostatnim z pięciorga dzieci w ubogiej, pobożnej rodzinie. Od 14 roku życia uczył się w niższym seminarium w Policastro. Kiedy jego ojciec Makary dowiedział się, że syn pragnie wstąpić do seminarium, nie sprzeciwił się. Wiedział jednak, że nie było go stać, by opłacić naukę. Zastawił więc swój skromny dom, by syn mógł wstąpić do seminarium. Później sam Dominik spłacił długi. Ku radości ojca, w 1793 roku w Mormanno Dominik został wyświęcony na diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze w Marisco Nuovo. Był potem do końca życia proboszczem swojej parafii w Lauri. Głosił też kazania w okolicznych miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc rekolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie Świętym, doktrynie ojców Kościoła i tradycji katolickiej. Szczególną uwagą otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go aniołem ołtarza. Jego pobożność, asceza i dzieła miłosierdzia były przykładem i powodem wielu nawróceń. Największą jego radością było to, że jest kapłanem, a największą miłością darzył Syna Bożego. Mówił często: Jezus Chrystus jest moim dobrem, Jezus Chrystus jest moim skarbem, Jezus Chrystus jest dla mnie wszystkim. Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 roku. Papież Pius XI, który 27 stycznia 1935 roku uznał heroiczność cnót Dominika Lentini, mówił, że był on kapłanem bogatym tylko w swoje kapłaństwo. Te słowa przypomniał święty Jan Paweł II, gdy 12 października 1997 roku beatyfikował tego kapłana o niepodzielnym sercu, który potrafił połączyć wierność Bogu z wiernością człowiekowi. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Dominika na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.